I w tej pierwszej części będę mówił ogólnie o wierze. Niektóre myśli będę poruszać, będę pokazywać, czym wiara jest. Będę zachęcać ciebie i siebie, abyśmy mieli taką wiarę, o której Jezus wspomniał do uczniów, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, co było wspomniane przez Dawida. Zdaje się, no wow, moja wiara jest znacznie większa. Być może tylko tak myślisz. Bo skoro Jezus powiedział i dał taki przykład, to myślę, że nie mówił na marne. W obliczu Boga i w obliczu tego, co On może, nasza wiara naprawdę jest bardzo znikoma. Naprawdę jest bardzo znikoma. Gdybyśmy mieli znacznie więcej wiary, byśmy oglądali takie rzeczy, które dzisiaj nie oglądamy. Tak jak było wspomniane, że Bóg jest ten sam. On się nie zmienił. On wszystko może. To nie znaczy, że On wszystko zrobi, co ja zechcę, bo Bóg nie jest w tym celu. Ale Bóg wszystko jest w stanie zrobić to, co ja potrzebuję. Zwłaszcza, kiedy to sprowadza się do tego, abym się przybliżył do Niego. A więc temat dzisiejszego zwiastowania, tak jak jest wyświetlony, jest pytaniem. Pytaniem, które zawiera w sobie nie tylko powagę, ale wymaga również od każdego z nas poważnego zastanowienia i również odpowiedzi. Jaka jest Twoja wiara? Na początek zacytuję to, co przeczytałem w tym kalendarzu, który otrzymaliśmy tutaj. Kalendarzu Dobry Zasiew, a było to na kartce 9 stycznia. Zapytano kiedyś pewnego pisarza, do czego można porównać najszczęśliwszego z ludzi wybranego spośród tych, którzy są bez wiary. Pisarz, mimo że nie był chrześcijaninem, powiedział: najszczęśliwszy spośród ludzi bez wiary jest podobny do jednego z kwiatków z naszych ogrodów, jakie zrywamy, aby umieścić w wazonkach. Wkrótce obumierają, gdyż nie mają korzeni i źródła życia. Jak prosto, a zarazem trafnie wypowiedział się ten człowiek. Czyż nie tak? Człowiek bez Boga jest jak wyrwana z ziemi roślina. Został stworzony przecież przez samego Boga. W jakim celu? Na Jego obraz. I w ten sposób, aby mógł pozostać w żywej relacji ze swoim Stwórcą. I teraz, jeśli człowiek odwraca się od Boga, opuszcza naznaczone mu miejsce, jak okręt ulega rozbiciu i staje się zabawką złego, szatana. Sądzi, że znalazł drogę niezależności, a naprawdę stał się niewolnikiem wielkiego przeciwnika. Nie pozostaje już w kontakcie ze źródłem życia i jest przez grzech zgubiony. Ale Bóg chce okazać ci swoją łaskę, swoją miłość, zbawienną łaskę. Czy wierzysz w to? I czy Bożą ofertę przyjmiesz? Od dawnych lat ludzie wierzą na swój sposób. Wierzą w różne rzeczy i bóstwa. I pod wpływem różnego wiatru i fałszu w swoim sercu i rozumie unoszą się. Myślą, że wszystko wierzą, że wszystko wiedzą, że dobrze wierzą, że to jest najlepsze, w co wierzą. Ale wierzyć na oślep, w cokolwiek, aby wierzyć,
jest to głupie i bez sensu. Jest w stanie na grząskim bagnie, które na dno wciągnie. Dzisiaj jest odpowiedni czas, byś zbadał swoją wiarę, na czym ona jest oparta i jakie ma podłoże. I rozważany temat w postaci pytania w tym ci dopomoże. Biblijnie wierzący to znacznie więcej niż wierzyć, bo inni wierzą. Mój tato wierzy, mój tato akurat w moim przypadku był kaznodzieją, a więc ja muszę również. On wierzył, ja muszę również. Nie zawsze tak to działa. Każdy osobiście decyduje i wybiera. A więc biblijnie wierzący to nie znaczy, że ja wierzę dlatego, bo inni wierzą. Ale należy swoją wiarę czerpać ze źródła. A tym źródłem jest Boże Słowo. A nie ludzkie wywody czy wierzenia. I swoją wiarę należy opierać na czymś, na fundamencie, jakim jest Bóg. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdziale, tam cały ten rozdział poświęcony jest wierze. I są opisy czy wzmianki niektórych bohaterów wiary. Nie będę dzisiaj o nich mówić, ale tylko odczytam 6 werset, a później jeszcze 1. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc trzeba przez wiarę poznawać Boga jako nasz początek i cel, by nadzieja mogła nadać Boży kierunek naszemu życiu. Czy masz ten kierunek? Jeżeli ciągle na swój sposób i w różnych miejscach poszukujesz Boga, to dzisiaj podejmij decyzję, ale innego rodzaju. Zrób inaczej jak do tej pory, by wkroczyć do prawdziwej i osobistej relacji z Bogiem. Nie przez religię, nie przez pobożność i nawet nie przez znajomość Słowa Bożego, ale przez Jezusa Chrystusa, który jest żywym Słowem. I wtedy dopiero znajdziesz to, co w życiu poszukujesz. Uwierzenie Bogu jest pierwszym krokiem człowieka w kierunku zbawiennej łaski i Boga. Bez wiary nie przyjdziesz do Boga. Jest początkiem wzbudzonej wiary w sercu człowieka, że Bóg istnieje i że jest realny i że nagradza szukających Go i zwracających się do Niego. Boże Słowo zapisane w Biblii, które mówi o wierze, bardzo wyraźnie tą wiarę ukazuje. Tak wyraźnie, aby człowiek mógł ją dostrzec i mógł ją zapragnąć. I ta biblijna wiara jest potrzebna dla każdego człowieka w codziennym życiu. Dla wierzącego w jedynego Boga i dla wierzącego Bogu i Jego Słowu. Nawet jak wierzysz Bogu, wierzysz Jego Słowu, to i tak powinno być miejsce w twoim życiu na poszerzenie tej wiary. Wyobraź sobie, że jesteś na ulicach dużego miasta i oglądasz sprzedawane rzeczy na chodniku przed sklepem. Zobaczyłeś ładny pierścionek i chcesz go kupić akurat swojej pani lub pani swojemu mężowi. Jego wygląd przypomina złoto, ale nie jesteś pewny i nie wiesz, jaką ma wartość i co w takiej sytuacji zrobić. Co w takiej sytuacji zrobić? Co byś zrobił w takiej sytuacji? Zapłacił dwa razy, ile ktoś chce? Aha.
ale tak się spodobał, że chcesz go kupić. Okej? Należy upewnić się przed zakupem, czy pierścionek jest ze złota, czy tylko może wygląda tak, że jest ze złota. Należy upewnić się, ile w promilach ma złota w sobie. Ale znowu pojawia się pytanie, jak mogę się upewnić? Pierścionek poddać specjalnej próbie. Podobnie jest z wiarą człowieka. Wielu myśli, że ich wiara jest dobra i świecąca, ale ich myślenie jest zawieszone w powietrzu, a nie oparte w Biblii i nie jest oparte na Biblii. I swoją wiarę nigdy nie poddali specjalnej próbie. Musimy pamiętać o tym, że nie wszystko to, co się na zewnątrz świeci, jest złotem w środku, bo możemy zostać nabrani przez kogoś i możemy wielką szkodę ponieść. Możesz kupić kawałek żelaza, a zapłacić cenę złota. W życiu tym cielesnym jest to tragedią, ale jeszcze nie największą. W życiu duchowym jest tragedią na zawsze. Dlatego sprawdzaj swoją wiarę w oparciu o Boże Słowo, które jest najdoskonalszym instrumentem i narzędziem do sprawdzianu człowieka wiary. Jeżeli Boże Słowo będziesz prawidłowo odnosić do siebie, a nie do żony, do męża i do kogoś drugiego, ale do siebie, to ono ukaże tobie stan twojej duszy i stan twojej wiary. Ono ukaże tobie. Zobaczysz i będziesz wiedział. Być religijnym nie świadczy jeszcze o tym, że jesteś naprawdę wierzącym człowiekiem. Jesteś tylko religijnym. A więc sama religia, same obrządki, sama zewnętrzność czy pobożne uczynki, które wyglądają bardzo fajnie, jeszcze nie świadczą, że jesteś wierzącym człowiekiem, który nie tylko wyznaje, że Bóg istnieje, bo jest to za mało, ale który głęboko wierzy, że Bóg nigdy się nie zmienia. Bóg nigdy się nie zmienia, lecz dotrzymuje swojego słowa. A więc co obiecał, tak i czyni. Być wierzącym to ufać Bogu i poruszać swoje życie w Jego ręce. Jeżeli nie poruszasz swojego życia w Boże ręce, to nie mów dla mnie, że Mu ufasz. Okłamujesz siebie i chcesz okłamać mnie, a ja się nie dam. Być wierzącym biblijnie to z wiarą oczekiwać odpowiedzi od Boga na wołanie twojego serca. Z wiarą oczekiwać, bo Bóg nie tylko usłyszy, ale i odpowie. Duch Święty chce wzbudzić w człowieku wiarę, w każdym jednym, która jest początkiem ludzkiego zbawienia i doprowadza do świadomości, że bez Boga jestem zgubionym człowiekiem. I to każdy jeden. Wiara jest fundamentalnym i istotnym elementem do przyjęcia Bożej łaski usprawiedliwienia. Nie jak się pomodlisz, jak twoja piękna modlitwa będzie brzmiała, ale czy masz wiarę, że Bóg ci przebaczy? Czy masz wiarę, aby do Niego przyjść i Mu wyznać? Wiara jest korzeniem, który omalże, że w całości schowany jest głęboko w ziemi i go nie widać. Ale ten korzeń wiary trzyma nad powierzchnią widoczną część rośliny i drzewa.
I podobnie jest w duchowym życiu. I choć korzeń rośliny jest niewidoczny, to jednak jest niezbędny do tego, aby roślina wzrosła i owocowała. Bez korzenia roślina nie będzie rosła. Jeżeli szkodniki i owady zniszczą korzeń lub jeżeli zostanie ten korzeń odcięty, to wtedy więdnie wszystko i obumiera. Korzeń został odcięty na dole i nie było go widać, a to, co u góry widać, obumiera. Tak właśnie nasze życie nadprzyrodzone czerpie z wiary siłę i owocność. Jeśli w życiu chrześcijanina jest brak wiary, jest brak początku tego, co Bóg chce dokonać. Jeżeli w życiu chrześcijanina brak początku, czyli wiary, to brak wszystkiego, co potrzebne jest do przemiany życia. Dlatego życie twoje nie jest przemienione. Jeśli na drzewie owocowym w okresie wiosny nie ma pąka, to nie spodziewajmy się owocu, bo nie będzie. Na darmo będziesz wychodził i rękę wyciągał. Owocu nie będzie tam. Pąk jest obrazem i oznakiem wiary, że owoc będzie. Pod wpływem ciepła, światła słonecznego, pąk będzie zmieniał swój kształt. On nie będzie ciągle w tej samej postaci. On będzie zmieniał swój kształt. Będzie coraz większy, ale będzie jego wygląd zmieniany. Aż do pełnego kształtu ładnego i smacznego owocu z chęcią spożywanego. Podobnie jest z wiarą żywą, biblijną, którą człowiek prawdziwie wierzący powinien mieć w sobie. Podobnie z naszą wiarą, kiedy umożliwiamy jej wszelkie dogodne warunki do jej wzrostu. Wiara powinna wzrastać. Niemiecki reformator religijny żyjący w XVI wieku, Martin Luther, powiedział: Bóg uczynił wszystko zależnym od wiary, by ten, który posiada wiarę, miał wszystko i ten, który nie ma wiary, nie posiadał nic. Jak bardzo radykalnie i stanowczo Luther wyraził się, mówiąc o wierze. I swoją wiarę poparł nie tylko odwagą, ale wielkim czynem. Tak oceniam tego człowieka. Ale tak jest w życiu takiego człowieka, którego wiara ma mocny fundament. Głęboki i mocny. Sprawdź fundament twojej wiary dzisiaj. Sprawdź, byś jednego dnia się nie rozczarował, kiedy byle jaka zawichura powstanie. Wiara w Bożą miłość i łaskę jest fundamentem usprawiedliwienia. Jest wiodącym mostem do przekroczenia rzeki naszych win i grzechów. Być może twoja rzeka jest węższa od mojej, być może odwrotnie, ale tych grzechów naszych, twoich i moich jest sporo. I sam tą rzekę nie przekroczysz, jeżeli nie będzie tego mostu. I wiara jest tym wiodącym mostem do przekroczenia rzeki naszych grzechów, by zostać oczyszczonym i otrzymać Boże przebaczenie. Wiara potrzebna jest tobie, jak chcesz być oczyszczonym przez Boga. I właśnie te Boże oczyszczenie i przebaczenie jest warunkiem do wejścia do wiecznego zbawienia.
Bóg nie zadawala się pozorami, czyli to, co jest na zewnątrz widoczne. Ani nie pragnie zmiany tego zewnętrznego i powierzchownego. To nie znaczy, że mamy pokazywać na zewnątrz niewiadome jakie rzeczy. Powinniśmy być naprawdę ludźmi zdrowymi pod każdym względem. Ale Bóg zadawala się, aby w swoim działaniu Pan widział swoją przemianę w nas, wewnętrzną przemianę, która zaczyna wydostawać się na zewnątrz. Kiedy nasz wewnętrzny człowiek, ten, którego nie widać, będzie w bliskiej relacji z Bogiem przez wiarę i Boże Słowo, to również będzie to zauważalne na zewnątrz i zaczniemy to rozpoznawać. Rozpoznaję to bardzo łatwo. Zwłaszcza u niektórych. Jest to widoczne, jest to zauważalne. Czasami nie można tego schować i skryć. Ale będzie to wynikiem naszej wiary i tego, co się stało wewnątrz. Tego, co Bóg dokonał w nas. To nie religijność, to nie tylko moje staranie, ale to Boże starania wobec mnie. To ja pozwalam Bogu, żeby On coś czynił we mnie. Mimo to, jednak zawsze musimy pamiętać o tym, że potrzebujemy codziennej zależności od Pana i Jego słowa. Zawsze. Bez względu na to, jakie mamy staż wiary. Aby żadna istota, niepostrzeżenie nie stanęła pomiędzy nami i Panem. Nawet te dobre rzeczy, które są nam dane od Boga, a kiedy nieodpowiednio ustosunkujemy się do nich, to one mogą stanowić przeszkodę w naszym życiu wiary i mogą nam przysłonić oblicze samego Dawcy, Boga. Fundament naszej wiary jest nie tylko pierwszą rzeczą przy budowie, ale on również przez cały czas podpiera i utrzymuje cały budynek, budowlę naszego chrześcijańskiego życia i nadaje mu zwartość i trwałość. Fundament wiary. Jeśli fundament jest wadliwy, jeśli jest słaby albo uszkodzony z różnego powodu, to wtedy budowla może się przychylić i w konsekwencji zawalić. I wielu ludzi, wierzących ludzi, to doświadczyło. Wiara podpiera i dźwiga świątynię Bożą w naszej duszy. Podtrzymuje całą budowlę Bożej łaski i wszystkich wartościowych i nadprzyrodzonych cnót, których potrzebuje Twoja i moja dusza. I nie rozchodzi się o zewnętrzne praktykowanie religijnych przyzwyczajeń, ale o pozwolenie Bogu, by zawładnął naszym całym życiem. Naszą duszą i naszymi pragnieniami i dążeniami. Nie rozchodzi się, ile i jak często wykonuję religijne czyny, lecz kim Bóg jest dla mnie i kim ja jestem dla Niego. To jest najważniejsze. A resztę wszystko będzie ułożone tak, jak Bóg tego sobie życzy. Wiara pochodząca od Boga i wypływająca z Bożego Słowa daje zrozumienie Bożej prawdy. I apostoł Paweł, podkreślając tą prawdę, wyraził się w ten sposób, pisząc do
Galacjan, 5:6 czytamy takie słowa. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Wiara objawiająca się przez miłość jest jedyną gwarancją zbawienia. Wierzyć, że Bóg tak mnie umiłował, że posłał swoją miłość do mnie w postaci swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abym nie zginął, lecz dostąpił zbawienia, jest wiarą, która przyjmuje przebaczenie i zbawienie z rąk Boga. Odpowiedzią na Bożą miłość jest moja miłość do Boga, wyrażana moim posłuszeństwem Bogu i moją wiarą i przemienionym życiem, z którego wypływa nowe i odpowiednie czyny. Gdybyś został zapytany, co najcenniejszego posiadasz, co byś odpowiedział? Pomyśl przez chwilę. Niezwykle uzdolniony francuski naukowiec, a żyjący w XVII wieku, Blaise Pascal, powiedział: wierzę, jest wystarczająco dużo światła dla tych, którzy pragną wierzyć. Wystarczająco dużo cienia, by zaślepić tych, którzy nie chcą wierzyć. Człowiek po uczynieniu kroku w kierunku Boga zaczyna rozumieć Bożą prawdę. To dopiero jest początek. Dopiero zaczyna rozumieć, którą Duch Święty mu zaczyna objawiać i doprowadza go do szczerego wyznania swoich grzechów i odwrócenia się od grzesznego życia i doświadczenia zbawienia w Jezusie. Jak wiele ludzi rzuca to czy owo, i rzuca dzisiaj, i jutro rzuca, i za rok rzuca, i ciągle to samo. Jest gdzieś przyczyna. Jeżeli uważnie słuchasz, to znajdziesz. Bo powiedziałem przed chwilą. Jako nowonarodzony chrześcijanin, jeżeli rzeczywiście jest nowonarodzony, czyni teraz kroki wiary za Jezusem. Idzie całkiem w inną stronę jak kiedyś. Postępuje całkiem inaczej jak kiedyś. Mówi całkiem inaczej jak kiedyś i zachowuje się całkiem inaczej jak kiedyś. Bo jest nowonarodzonym chrześcijaninem. I idzie za tym, który go prowadzi. Idzie za Jezusem. Karmi się Bożym Słowem i wzrasta w Bogu. Poddaje się Duchowi Świętemu, by go prowadził i kształtował jego życie, przemieniając je z dnia na dzień bardziej i bardziej. Taki człowiek wzrasta w wierze i doznaje Boże działanie w codziennym nowym życiu i widoczne jest to w jego postępowaniu. To nie znaczy, że Bóg zmienił wnętrze, a na zewnątrz ruina, wszystko albo jeszcze gorzej, jak było. No. Jak jest przemienione wnętrze, to jest to widoczne na zewnątrz. Czy wiesz, o czym mówię? I czy to doświadczasz? Wierzący człowiek nie powinien zapominać o Bożym Słowie, ale systematycznie je poznawać, by umacniać się w Bogu i wierze. By iść za Jezusem według drogowskazu ukazanego w Biblii. Nie jak mi się wydaje, ale według tego drogowskazu, jaki Bóg ci daje. I rozjaśnionego nam przez Świętego Ducha, który w nas zamieszkuje. Wierzący to ten,
który wkroczył na drogę wiary, który wierzy, że Bóg mówi prawdę, dlatego Bogu dowierza. Myślę, że znacie definicję wiary. Pierwszy werset mówi, 11 rozdział listu do Hebrajczyków. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Znamy już definicję wiary i wiemy, czym wiara jest. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. No fajnie. A więc moje pytanie. Czy w swoim życiu spodziewa się coś od Boga? Odpowiedz sobie sam. Czy w swoim życiu spodziewa się coś od Boga? Być może przemiany, która naprawdę jest potrzebna. Być może czegoś innego, z czym nie może sobie poradzić. Czy spodziewa się coś od Boga? Może ktoś powiedzieć, ale ja nie mam wiary. A chciałbym spodziewać się od Boga. Chciałbym od Boga coś przyjąć, ale ja nie mam wiary. A jeszcze ktoś inny powie, moja wiara jest bardzo słaba, a chciałbym, by była umocniona. I co w tej sytuacji mam robić, by została wzmocniona? Jeżeli takie pytanie masz, jest to rozsądnym pytaniem. Tylko czy zrobisz to, co powiem? Ważnym jest, abyś znał źródło wiary. Jest nim Bóg i Jego święte i żywe słowo, Biblia. Weź do ręki Biblię i zacznij czytać i proś Boga, by dodał ci wiary. Byś potrafił Boże Słowo wcielić w swoje życie, a więc w swoje czyny. Jednego dnia apostołowie rozpoznali, że ich wiara jest na niskim poziomie, mimo że byli przy Chrystusie. I słuchając słów Jezusa, rzekli do Pana: Panie, przydaj nam wiary. Nie jest to wstydem przyznać się i wyznać i prosić Boga. Jest to prawidłowe zwrócenie się do Boga, kiedy zauważamy brak naszej wiary do tych słów, które słyszymy od Jezusa, a które wymagają od nas wielu rzeczy. Mimo że uczniowie byli w społeczności z Jezusem, a więc mieli społeczność, byli przy Jezusie, chodzili za Nim, to jednak wyznali potrzebę wzmocnienia i wzrostu swojej wiary. Mimo że jesteś wierzący tyle lat czy ileś, to jednak nie jest żadnym wstydem przyjść do Pana i powiedzieć Mu całą prawdę. Myślę, że w naszym życiu jest bardzo podobnie jak w życiu uczniów. Musimy być zawsze szczerzy przed Bogiem i przed sobą i nasze potrzeby nazywać po imieniu. Jeżeli potrzebujemy, aby nasza wiara była wzmocniona, albo jeżeli rzeczywiście zauważamy, że prawie, że jej nie ma, to trzeba powiedzieć tak, jak jest. Należy do Boga się zwracać przez Jego Słowo, które czytamy, przyjmujemy, które słuchamy. Przez Jezusa Chrystusa. Napisane jest w liście do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wiara tedy jest ze słuchania. A słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jeżeli nie wierzysz, a chcesz uwierzyć, to zacznij czytać i słuchać Słowo Boże. Zacznij. Zacznij traktować jako prawdę Boga dla ciebie, nie dla całego świata. Bo ty nie jesteś całym światem. Zostaw innych w spokoju. Czytaj dla siebie i przyjmuj Boże Słowo dla siebie. A zobaczysz,
jak wiara zacznie się w tobie ukazywać. A zdaje się, że jej nie było. A będzie się ukazywać. Nie tylko będzie się ukazywać, ale później będzie wzrastać. A jeżeli już jesteś dzieckiem Bożym, jesteś wierzący już tyle lat i Bóg mówi do ciebie, byś postawił następny krok wiary, który może przerażać twoje serce, to jednak zaufaj Bogu i uczyń ten krok wiary w imieniu Jezusa, a nie poddawaj się swoim uczuciom. Bóg wie, że człowiek potrzebuje stałego i ciągłego umacniania swojej wiary, by stawał się mocniejszym. Czy chcesz tego? Bóg zna nasze wnętrza, moje i twoje. Bóg zna nas lepiej jak ktokolwiek. I kiedy objawia nam swoją wolę i kiedy Bóg posyła nam swoje słowo, to często dotyka głębiny naszych serc. I jeżeli mamy serca otwarte, to to słowo wpadnie bardzo głęboko i bardzo tam nisko do serca. I ono coś zacznie robić. Bóg pragnie uczynić ciebie swoim narzędziem. Dobrze powiedziałem. Ja mówię do ciebie. Bóg pragnie uczynić ciebie swoim narzędziem. Czy wierzysz w to? Bóg chce, byś był użytecznym instrumentem grającym na Boga chwałę. Bóg chce, abyś był naczyniem czystym do Jego użytku. I Bóg chce, abyś był sługą zawsze gotowym na Boże polecenie. Bóg wie o twoich i o moich słabościach i o tym, co w naszym życiu we wierze może stać się dla nas przeszkodą. Bóg wie. Bóg wie to, co jest przed nami. Nim my dojdziemy do tego punktu, Bóg już wie, że tam dojdziemy w pewnym momencie. Dlatego Bóg posyła nam swoje słowo. I to Boże Słowo koryguje nasze życie we wierze. Ono koryguje. Jeżeli potrzebujemy korekty, Boże Słowo to czyni. Bóg nie jest obojętny, jaki jest stan naszej duszy, naszego serca i naszej wiary. Bóg troszczy się o naszą wiarę, czy wiesz o tym? Ale my, ty i ja, my, czy robimy to, co do nas należy, a co ma wpływ na naszą wiarę? Nikt z nas nie jest już na tyle doskonały, włącznie z tym, który mówi do was, że może spocząć na laurach. Już tyle przeczytałem, już tak Pismo Święte znam, już tak długo jestem wierzący, teraz odpoczywać będę. No, jeszcze brakuje nam wiele. Ale każdy biblijnie wierzący chrześcijanin, każdy, włącznie z tym, który najbliżej jest Boga, zawsze musi pamiętać o potrzebie nieustannego pozostawania swoich pragnień w Bogu. Dziękując Mu za to, co otrzymał od Niego, ale cały nasz podziw winien być dla Boga. Abyśmy się nie zachwycili Bożym darem, a odwrócili się plecami do Boga. I nasza wdzięczność ma być oddawana jedynie Bogu i podparta naszą prawdziwą wiarą. Spodziewaj się w chrześcijańskim życiu, jeżeli jesteś chrześcijaninem, że Bóg będzie mówić do ciebie i będzie wzywać do uczynienia kolejnego i następnego kroku wiary. Spodziewaj się tego. Bo na tej drodze wiary tak ono jest. I może się tobie będzie wydawać, że jest to za trudne dla ciebie w danym momencie. A
Ale chcę powiedzieć, wierz Bogu nawet i wtedy, kiedy dla ciebie będzie to tak, jak chodzenie po wodzie. Zrób to. Będzie to krok twojego posłuszeństwa Bogu i Jego łaski i odpowiedzią twojej miłości do Boga. W drugim liście do Koryntian, 5:7 czytamy, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Kończąc moją dzisiejszą usługę, podsumuję takimi słowami. Kiedy coś już oglądamy, to nie potrzebujemy wiary. Czyż nie tak? To nie potrzebujemy wiary, by wierzyć, że to istnieje, bo oglądamy. Ale kiedy czegoś nie widzimy, to wtedy potrzebna jest wiara. Wiara, by uwierzyć, że to jest. Kiedy Bóg mówi, a nie wszystko rozumiesz, to wtedy potrzebujesz wiary, by Słowo Boga przyjąć i Mu się poddać, Bożemu Słowu i Bogu. Nawet nie rozumiejąc. Czyniąc to jednak, możesz być pewny, że Bóg wypełni to Słowo w twoim życiu. Tak i amen. Kiedy przez wiarę Mu zaufasz i kiedy przyjdzie wypełnienia Boży czas. A więc cierpliwie z wiarą oczekuj. I jeszcze jedna myśl. Nie zawsze w życiu wiary będziesz oglądać to, co zechcesz. Ale zawsze możesz doświadczać to, co Bóg ma dla ciebie. Czy wierzysz w to? Nie zawsze będziesz miał to, co będziesz chciał, ale zawsze będziesz otrzymywał to, co Bóg będzie ci dawał. Nie zawsze będziesz odczuwać Bożą bliskość, być może tak jak dzisiaj, ale zawsze możesz być pewny tego, że Bóg będzie z tobą, jeżeli od Niego się nie odwrócisz. Nie zawsze twoje marzenia się spełnią, ale zawsze w swoim życiu możesz mieć Boga, który jest większy i cenniejszy niż cały świat, a On jest wystarczającą siłą do życia wierze tobie. I biblijnie wierzący człowiek to stały i pewny człowiek, a nie chwiejny we wszystkie strony. Ale tą zdrową stabilność i potrzebną pewność otrzymuje z Bożego Słowa, z bliskiej relacji z Bogiem. A więc uchwyć się Boga przez Jego Słowo. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Ty się nie zmieniasz, że jesteś ciągle ten sam. I kiedy dzisiaj posyłałeś nam Twoje Słowo, tak bardzo proszę Ciebie, abyśmy przyjęli to Słowo, aby to Słowo wzrosło w nas i wydało owoc dla Twojej chwały. Tak bardzo proszę Ciebie za tych, którzy dzisiaj być może są bez wiary, nie mają albo bardzo mało. Nie wierzą. Trudno im uwierzyć, że Ty coś możesz uczynić w ich życiu i również i dla nich. Panie, tak bardzo proszę Ciebie, aby dzisiaj Duch Święty wzbudził wiarę w ich sercu. Aby uwierzyli, że Ty wszystko możesz. Wszystko możesz dla nich. Wszystko możesz to, co oni nie mogą. A to, co być może by chcieli w swoim życiu, aby się zmieniło. W imieniu Jezusa niechaj przemiana przyjdzie do serc i do życia tego, które potrzebuje. Niechaj zbawienie i Twoja łaska objawi się.
Niechaj uzdrowienie ducha i duszy i ciała przyjdzie poprzez przyjęcie tego, co Ty czynisz. Wzbudzaj naszą wiarę, Panie, aby ona wzrastała, była silna i umocniana. Chcemy, Panie, zawsze pamiętać, że Ty jesteś najważniejszy i że kiedy mamy Ciebie, to mamy wszystko, nawet jeżeli cielesne oczy tego nie widzą. W imieniu Jezusa bądź uwielbiony.